Będzie nacisk zaszczytny imię. Zresztą osoby, no właśnie, tak jak pani powiedziała, w takim razie. Myśleliśmy przez chwilę, jakie imię nadać przedszkolu, bo to jest wydarzenie dla mnie bardzo duże. I w zasadzie bezapelacyjnie tylko Wiktor Kulewski. To jest jego posiadłość, która, skromnie powiem, pewnie by zniszczyła się, zburzyła, bo była spalona. Obecnie po 2 latach mamy komplet dzieci. Przecudnych, no nie może być piękniejszego zawodu, jak właśnie kształci takie maluszki. Nie wciśniemy już żadnego dziecka, więc mamy już listę rezerwową. No i to by było tak na skróty, dlaczego Wiktor Kulewski, nie? Wielka postać, no. Rozumiem, że dzieci będą dowiadywać się teraz o tej postaci. Ja powiem tak, prawdę mówiąc, gdzieś tam dzieci wiedzą, bo mamy jakąś tablicę od początku istnienia przedszkola na półpięczek, państwo będą zwiedzać, więc my jakby od początku tą tablicę poświęciliśmy Wiktorowi Kulewskiemu, nie mogło być inaczej, więc gdzieś tam te dzieci widzą tą twarz. Mamy też wystawę Wiktora Kulewskiego i pewnie przez 2 dni będzie można gdzieś tam obejrzeć. Na pewno będziemy tu współpracować z sąsiadującą szkołą numer 4, aby te, w szczególności młodzież, mówmy już ta większa, mogła się zaznajomić z tym wszystkim. No właśnie, dzisiaj nadanie imienia temu przedszkolu. Jak będzie wyglądała ta uroczystość? Na początku zbierzemy się tutaj wszyscy na placu. Będą przemówienia organu prowadzącego, moje mamy i gości zaproszonych. Później obejrzymy całą placówkę, każdą salę, z której jesteśmy bardzo dumni. Później zapraszamy wszystkich na początku na przedstawienie. Co to nadanie imienia oznacza dla przedszkola? Dla przedszkola bardzo dużo, dlatego że placówka istnieje od 2020 roku i tak naprawdę nie mieliśmy naszego patrona, a Wiktor Kulewski jest tak znaną osobowością w Grudziądzu. Myślę, że przyniesie nam dużo szczęścia. Przede wszystkim też nasze przedszkolaki dowiedzą się, kto to był Wiktor Kulewski, że mieszka w naszym budynku, że założył on także bibliotekę miejską, która jest tak znana i uczęszczana przez młodzież i dorosłych w naszym mieście. Myślę, że w tych okolicznościach warto powiedzieć, że był nauczycielem. Pierwszą profesją, pierwszym zawodem Wiktora Kulewskiego był zawód nauczyciela. Warto wspomnieć, że uczęszczał do seminarium nauczycielskiego w Grudziądzu, z którego został usunięty za działalność propolską. Mimo to eksternistycznie zdał w zaborze pruskim egzaminy nauczycielskie i pracował jako nauczyciel. Zresztą wydaje mi się, że z jego działalności wynika to, że tym nauczycielem był przez do swojej śmierci, można powiedzieć, bo ta działalność edukacyjna, czy w Sopocie, gdzie prowadził pensjonat Dom Polski dla Polaków, którzy tam przyjeżdżali do niemieckiego, jeszcze pruskiego Sopotu, gdzie wydał pierwszy w języku polskim przewodnik po Sopocie. I później działalność Gazety Grudziąckiej, która wydawała nie tylko Gazetę Grudziącką, ale również bardzo wiele książek historycznych, ale również i elementarz polski, więc tym edukatorem, nauczycielem był przez całe swoje życie. Więc tym bardziej to miejsce dzisiaj, w rocznicę jego śmierci, odpowiada duchowi Wiktora Kulewskiego. I myślę, że uśmiecha się z radością, patrząc na owczarki, swoje ukochane owczarki i dzieci, które tutaj są. Witam serdecznie senatora Rzeczpospolitej Polskiej, pana Ryszarda Bobera. Posła Rzeczpospolitej Polskiej, pana Tomasza Szymańskiego. Pana Piotra Kulewskiego, wnuka Wiktora Kulewskiego, również wraz z małżonką. Panią Kamilę Melkowską-Lemkę, dyrektor Wydziału Edukacji w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu, przedstawiciela pana prezydenta. Księdza Przemysława Skowrońskiego w parafii na osiedlu Tarpno. Witam również panią Marzenę Malinowską, gospodarza, sprawcę tego całego wydarzenia, na którym dzisiaj jesteśmy. Panią Joannę Torłop, dyrektor niepublicznego przedszkola Sikorka.
Witam także kadrę pedagogiczną, pracowników administracji i obsługę z niepublicznego przedszkola Sikorka. Tak jak wspomniałem na samym początku, mamy dzisiaj wyjątkowy dzień w historii przedszkola. Będziemy odsłaniać tablicę Wiktora Kulerskiego i nadawać patronat nad przedszkolem. Warto wspomnieć, że Wiktor Kulerski mieszkał, rozwijał się, no i także spędził ostatnie chwile tutaj w domu. Mamy dzisiaj rocznicę, bo 18 września 1935 roku Wiktor Kulerski zmarł. No i dzięki wspomnianej Marzenie Malinowskiej, pracownikom dyrekcji, ten dom ponownie zyskał swój blask i dzieci nadają życie temu budynkowi. A teraz prosiłbym o zabranie głosu naszego wyjątkowego gościa, prawnuka Wiktora Kulerskiego, pana Piotra Kulerskiego. Dzień dobry Państwu. Dziękuję bardzo za obecność. Jest to dla mnie bardzo wzruszający moment. Dziękuję panu senatorowi, panu posłowi, a przede wszystkim pani Malinowskiej za serce włożone w ten budynek, w tą restaurację. Chciałem powiedzieć tak, że nie wiem, myślę, że Państwo znają historię mojego pradziadka. Jego pierwszą profesją był zawód nauczyciela. I myślę, że przez całe życie on prowadził tę edukację. Czy poprzez pensjonat w Sopocie, Dom Polski, czy poprzez Gazetę Grudziącką, która była nie tylko gazetą jako taką, niosącą polskość na ziemiach Polski pod zaborem pruskim, ale również edukowała poprzez wydawnictwa historyczne, ale również i Elementarz, który trafiał pod tak zwane strzechy. Więc jestem głęboko przekonany, że jeśli patrząc z góry na piękny budynek swojej ukochanej owczarki, które pełnią taką rolę właśnie edukacyjną, jest pełen radości i uśmiechu. Edukacja to jest coś, to jest podstawa jak gdyby funkcjonowania każdego społeczeństwa. Pokazała to Gazeta Grudziącka, która w sercach wielu rodzin funkcjonuje do dzisiaj, mimo że nie istnieje już od ponad 70 lat, czyli już jej nie ma. To, co mogę powiedzieć o swoim pradziadku, to, że jego działalność, jego całe życie tak naprawdę, to była próba nauki, próba nie tylko wpajania polskości na tych ziemiach, przypominania o historii tych ziem, ale również edukacja w kontekście funkcjonowania społeczności jako takiej. To znaczy Gazeta Grudziącka i wydawnictwa, niezależnie od tego, że dziadek miał swoje poglądy oczywiście, jak każdy je ma, jednak usiłował pokazać, że należy szanować wszystkich ludzi. Należy być życzliwym wobec innych ludzi. I jestem głęboko przekonany, że te wartości właśnie, takie podstawowe, ludzkie, normalne, jakie właśnie pokazywał w swojej działalności Wiktor Kulerski, będą w tym przedszkolu. Edukacja od początku, kształtowanie, może nie tyle charakteru, ale pewnych zachowań. To jest baza do przyszłego życia. I jak mówię, jestem głęboko przekonany, że duch mojego pradziadka z jego życzliwością i szacunkiem dla wszystkich ludzi będzie funkcjonował tutaj. Bardzo dziękuję pani Malinowskiej za serce właśnie włożone w to miejsce. Dziękuję Państwu bardzo. Szanowni Państwo, w imieniu pana prezydenta Macieja Granowskiego chciałabym bardzo serdecznie podziękować za zaproszenie na tą niesamowitą uroczystość i jednocześnie przeprosić, że pan prezydent osobiście nie mógł wziąć w niej udziału. Pozwolicie więc Państwo, że w imieniu pana prezydenta przeczytam te słowa, które są skierowane do pani Marzeny Malinowskiej, do pani dyrektor, do wszystkich pracowników przedszkola, zarówno pedagogicznych, jak i niepedagogicznych, do rodziców, do wszystkich z Państwa zaproszonych gości. Szanowni Państwo, dzisiejsze nasze spotkanie jest wyjątkowe z różnych powodów. Dokonujemy nadania imienia przedszkolu Leśnego Sikorka. Poza tym nadanie tego imienia odbywa się w tym niesamowicie klimatycznym miejscu, w dawnym domu patrona, a więc w miejscu historycznym,
uświęconym obecnością tego wielkiego Polaka. Kim był Wiktor Królewski? No, tego przypominać w zasadzie nie trzeba. Jego wieloletna aktywność i praca na niwie polskości czynią go jednym z najbardziej zasłużonych dla naszej narodowej sprawy. Wiktor Królewski był też grudziądzaninem. Mieszkał i pracował w Grudziądzu. Tu jest pochowany. To symboliczne, że w jego dawnym domu powstało przedszkole, gdyż człowiek ten z całego serca oddany był Polsce i przyszłym jej losom. Czynił wiele, by ojczyste dziedzictwo utrwalić. Służył Polsce z oddaniem i miłością, jak na prawdego syna tej ziemi przystało. Ten, kto jest patriotą, a Wiktor Królewski był nim bez wątpienia, ten pracuje dla ojczyzny, poświęca jej swój czas i nie szczędzi dla niej sił. Taki człowiek nie tylko dba o siebie, nie tylko o swoją najbliższą rodzinę. Myśli w kategoriach narodowych, a jego perspektywy wybiegają daleko w przyszłość. Krzewiąc polskość, mieszkaniec tego domu czynił to z myślą o kolejnych pokoleniach Polaków. By ktokolwiek pracuje dla idei, ten czyni to dla przyszłości. Chciałby wartości, w które tak gorąco wierzył i o których świadczył z tak dobrym skutkiem, poruszały nie tylko serca jego współczesnych, lecz i tych, których czas dopiero nadejdzie. Jakże więc wymowne jest to nasze dzisiejsze spotkanie. Dzieci, które w tym domu są i będą wychowywane, kiedyś wspominać będą, że w swoich najmłodszych latach bywały w domu Królewskiego, wielkiego orędownika sprawy polskiej w czasach, gdy istnienie Polski dla niektórych wcale nie było tak oczywiste. Dziś, gdy sprawa ta, jak głęboko wierzymy, jest już ostatecznie przesądzona, symbolika tego miejsca wzywa nas, byśmy pracując dla Polski kierowali się dobrem kolejnych pokoleń jej mieszkańców. Tak, by ojczyzna, którą po nas odziedziczą, była krajem każdemu dającym szansę, by nikt nie cierpiał w niej niedostatku, by każdy mógł się cieszyć pokojem i wolnością. O taką Polskę zabiegajmy, taką Polskę starajmy się budować i taką pozostawmy tym, którzy po nas nastąpią. Jeszcze raz bardzo serdecznie gratuluję tego ogromnego wysiłku, bo wiem, ile kosztowało to zaangażowania pracy, aby dom Wiktora Królewskiego znowu służył kolejnym pokoleniom młodych Polaków. Teraz o kilka słów poproszę senatora Rzeczpospolitej Polskiej, pana Ryszarda Bobera. Szanowni Państwo, rzeczywiście słowa dzisiejszej, które będą najbardziej zwyciężały nam to dzisiejsze spotkanie, to zachować od zapomnienia. Zachować od zapomnienia pamięć po Wiktorze Królewskim, wielkim Polakiem, który tu, na tych ziemiach naszych działał. I to działał dla dobra wspólnego. Był wielkim patriotą, był oddany i miłował Polskę, ale miłował naszą ojczyznę tak naprawdę w wielu szerokim aspekcie. Dbał o naszą kulturę, o naszą tożsamość. Senat Rzeczpospolitej uczcił pamięć, podejmując stosowną uchwałę. Miałem przyjemność być senatorem sprawozdawcą tej uchwały. W roku ubiegłym, 10 września, udało się zorganizować w Muzeum Grudziąckim konferencję z udziałem profesora Tomasza Grodzkiego dedykowaną Wiktorowi Królewskiemu. Ale tak naprawdę robimy to wszystko po to, żeby pokazać młodym pokoleniom autorytet. Dzisiejsza młodzież potrzebuje autorytetu, a Wiktor Królewski bez wątpienia takim był. Był osobą godną naśladowania w tym szerokim aspekcie działalności. Było to już podróżowe. Ale mam przyjaciół senatorów Kaszetów. Oni mówią wprost, to na Grudziąckiej Gazecie oni uczyli się pisać o czymś. To słowo pisane, które docierało pod strzechy polskich rodzin, edukowało w różnych obszarach, ale przede wszystkim edukowało w umiłowaniu ojczyzny, polskości, naszej tożsamości, naszej rodzimej kultury. Wiktor Królewski, nie ulega wątpliwości, był również osobą polityczną. Wszak był posłem do parlamentu niemieckiego, ale również w wolnej Polsce był jedną kadencję senatorem. Działał
dla dobra wspólnego, miał korzenie ludowca i starał się tak działać, żeby rzeczywiście ogromadzać wszystkich. Ogromadzać wszystkich do jednej wspólnej sprawy. Na jego pogrzebie były tysiące ludziom, którzy oddali mu hołd, pamięć i wierzę w to, że ta pamięć przetrwa kolejne pokolenie. Pragnę serdecznie odnieść się do tego obiektu i podziękować rodzinie, że w tak piękny sposób został on, ten budynek odrestaurowany. Bo tak naprawdę wiele takich symboli polskości gdzieś ginie. Ten obiekt jest wyjątkowy. Świadczy o tym, że tu działał, tu urodził się, tu przebywał, nie urodził się, to by było przekłamanie, ale wielki Polak. Wierzę w to, że tak będzie i musimy wspierać po prostu rodzinę, musimy wspierać my bez względu na poglądy, to aby rzeczywiście służyło edukacji. Prawda jest jedna, czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość chronić. Wszelkiej pomyślności, niech dobry Bóg otacza opieką wszystkich, którzy tu będą i jak nam błogosławić. A teraz o kilka słów poprosimy pana posła Tomasza Szymańskiego. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, droga rodzino, drodzy właściciele, grono pedagogiczne, drodzy goście. Dziękować należy za to, że reaktywowaliście Państwo tak ważny obiekt na mapie Grudziądza, ale trzeba również zauważyć, w jakim on był stanie, jak go przyjmowaliście. Ja byłem świadkiem, jak ta willa wyglądała w momencie, kiedy Państwo przejmowaliście ją i kiedy zdecydowaliście nadać z powrotem w nią życie, nadać tchnienie, angażując się co do reszty, co widać teraz. Szanowni Państwo, to był naprawdę kawał porządnej, dobrze wykonanej pracy, dobrze przemyślanej, z dobrą koncepcją, ale bez ludzi, którzy oddali serce, się to nie udało. Dlatego, Szanowni Państwo, serdecznie dziękuję za to, że Wam się chciało i że dobraliście tak zgrany zespół, żebyśmy mogli dzisiaj świętować nowy obiekt na mapie Grudziądza, nowy obiekt edukacyjny, z czego możemy być wszyscy dumni. Oczywiście historia, którą moi poprzednicy Wiktora Kulerskiego przypomnieli nam, jest niesamowita. Wyjątkowy grudziądzanin, świetny Polak, który dbał, krzewił kulturę polską, który zaszczepiał język polski u nas, Polaków. Oczywiście musimy być mu wdzięczni i dzięki Państwu za to, że to przedszkole będzie miało tak znamienitego, honorowego, powiedzmy, patrona. A teraz zapraszam główną sprawczynię dzisiejszych wydarzeń, właścicielkę przedszkola, panią Marzenę Malinowską. Czytać. Nie jestem takim dobrym mówcą. Parę słów zanotowałam i pozwolę sobie to przeczytać, dobrze? Szanowni goście, bardzo dziękuję za przybycie tak znamienite osoby. Dziękuję, że znaleźliście czas, aby uczestniczyć z nami, dla mnie w tak wyjątkowym dniu. Przedszkole to miejsce szczególne. To właśnie do tego miejsca pod troskliwych objęć rodzica wyrusza wielką podróż zwaną edukacją mały człowiek. Wszyscy mądrzy tego świata właśnie w wychowaniu przedszkolnym upatrują źródeł sukcesu, szczęścia, rozwoju. Robert Fulghum, amerykański eseista i filozof, napisał: wszystkiego, co naprawdę trzeba wiedzieć o tym, jak żyć, co robić, jak postępować, nauczyłem się w przedszkolu. Mądrość nie znajdowała się na szczycie wiedzy zdobytej w szkole średniej, ale w piaskownicy. Zdobywaniu tych cennych doświadczeń dziecku z pewnością pomaga stymulujące środowisko. Przebywanie w nowym, pięknym, kolorowym, leśnym przedszkolu może mieć ogromne znaczenie dla właściwego rozwoju dziecka. Dlatego dziś, w tym szczególnym dniu odsłonięcia tablicy Wiktora Kulerskiego, nadania imienia Wiktora Kulerskiego temu przedszkolu, w rocznicę śmierci, która dzisiaj jest 18 września, imię polskiego działacza, społeczno-polityczny, dziennikarz, wydawca, senator oraz
będzie poświęcenie tego budynku. W imieniu obecnych i przyszłych przedszkolaków składam podziękowania, wyrażam naszą wdzięczność za to miejsce. Kieruję w szczególności podziękowania mojemu mężowi, który niestety nie mógł być tu z nami. Jego wsparcie pozwoliło mi nie poddać się w trakcie renowacji. Dziękuję także moim dzieciom, Joannie i Michałowi. Dzięki im talentom udało nam się to skończyć. Dziękuję w szczególności głównemu architektowi, panu Markowi Kozakowi, który nie jest niestety, bo jest w szpitalu, za jego fachowość, to, że powstało to z ruin. Dziękuję także głównemu wykonawcy w firmie Budrex, Wojciech Szłapka. Wojtek, dziękuję. Tak. Składam podziękowania władzom miasta, Wydziałowi Edukacji za pomoc, wsparcie. Dziś bawi się w tym przedszkolu 100 przedszkolaków. Wierzę, że za 20 lat to będą szczęśliwi, dorośli mieszkańcy naszej gminy. Kłaniam się budowniczym naszej placówki, wierząc, że te mury nie jedno przetrzymują. Dziękuję pracownikom, którym współpracują tu z nami. Tak? Kieruję także szczególnie podziękowania dyrekcji pracowników przedszkola, pani Joannie, bo to ona zgromadziła tu tyle tych przedszkolaków. Chcę dodać już na zakończenie, że jestem niezmiernie dumna, że to mi przypadło w udziale być osobą prowadzącą ten wspaniały historyczny obiekt. Dziękujemy wszystkim, którzy postanowili razem z nami świętować ten dzień. Pamiętajmy, kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat. Janusz Wojczak, dziękuję. Dzieci. Drodzy Państwo, jeśli ktoś z Państwa chciałby jeszcze coś powiedzieć, to teraz jest na to idealna okazja. Ja jeszcze mogę. Mamy tu obok szkołę podstawową, z którą cały czas staramy się mocno współpracować i chciałabym jeszcze poprosić panią dyrektor. Jeżeli mogę. Jeżeli mogę, oczywiście, tak. Kadry pedagogicznej, wszystkich pracowników i naszej społeczności uczniowskiej, więc dalej te skromne kwiatki. Pozwolę sobie odpytać, jakie na tym jest skierowane do Państwa. Szanowna Pani Dyrektor, drodzy pracownicy, kochane dzieci niepublicznego przedszkola Sikorka w Grudziądzu. Uroczystość nadania imienia jest niezwykłym świętem i wydarzeniem. Jest też okazją do wyznaczania nowych celów i zadań. Niech dzisiejsze święto będzie powodem do zadowolenia i ogromnej satysfakcji z realizacji zamierzonych celów. W imieniu dyrekcji, kadry pedagogicznej, pracowników Szkoły Podstawowej nr 4 w Grudziądzu oraz własnym składam serdeczne gratulacje z okazji nadania Państwa placówce imienia Wiktora Kulerskiego. Życzę dalszych sukcesów zawodowych, szerokich perspektyw rozwoju i wytrwałości w realizacji zamierzeń. Jeszcze tylko powiem, teraz będzie... Ojej, przepraszam, ale to jest naprawdę emocje. Dzień dobry Państwu, nazywam się Ania Fabrykiewicz, jestem dyrektorem Gminnej Biblioteki Publicznej w Grucie, która od 2006 roku nosi właśnie imię Wiktora Kulerskiego. A Wiktor Kulerski, jak zapewne Państwo wiecie, urodził się właśnie w Grucie. Także to jest dla nas ogromna duma i staram się ze wszystkich sił, aby jego nazwisko i jego działalność była znana, była rozpowszechniana i staram się to robić z wszystkich sił. Dlatego ogromną radością dla mnie to było, kiedy pani Marzena zgłosiła się do mnie, zaprosiła na to spotkanie i powiem, że jestem przeszczęśliwa z tego tytułu, bo myślę, że bardzo dobrze znam życiorys Wiktora Kulerskiego, opisałam pracę licencjacką o nim, także faktycznie to był wielki człowiek i dla mnie to jest wielka duma i jestem przeszczęśliwa właśnie, że mamy placówkę, z tego co kojarzę, pierwszą przedszkolną takim imieniem, tak, bo jeszcze jest biblioteka w Grudziądzu tego imienia. A ja mogę powiedzieć tylko tak, że w ramach mojego prezentu składam
Moją osobistą, szczerą chęć współpracy z przedszkolem, z największą przyjemnością będę przyjeżdżać do dzieci, jeśli zechcecie, z zajęciami czytelniczymi, zajęciami z bajkoterapii. To są zajęcia, które są bardzo lubiane przez nasze dzieciaczki w naszej gminie, więc myślę, że to się na pewno spodoba. I jeszcze raz gratuluję. A ja jeszcze dodam tutaj, dzięki pani dyrektor, na dole mamy jeszcze wystawę, którą nam, to może trzy słowa o wystawie jeszcze. Tak, to jest wystawa poświęcona właśnie Wiktorowi Kulerskiemu, która powstała w zeszłym roku właśnie między innymi z inicjatywy pana Bobera, pana senatora, która to jest 10 plansz w skrócie ilustrujących życiorys i działalność Wiktora Kulerskiego. Bardzo fajna, bardzo ciekawa, polecam obejrzeć ją i się z nią zapoznać. To jest wykonana wystawa w Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu, którą ja regularnie wypożyczam właśnie w marcu, czyli w miesiącu urodzenia patrona, bądź we wrześniu, w miesiącu śmierci patrona. Także bardzo dziękuję i gratuluję jeszcze raz. Dziękujemy Państwu za takie wspaniałe i ciepłe słowa. Przechodzimy teraz do głównych punktów dzisiejszego spotkania. Nastąpi odsłonięcie pamiątkowej tablicy poświęconej Wiktorowi Kulerskiemu. Proszę o to pana Piotra Kulerskiego i senatora Ryszarda Bobera. Osiągniemy. Uwaga. Jest. Brawo. Dobrze, ładnie wyszło. Wierzący wzywają błogosławieństwa Pana Boga wtedy, kiedy stoi przed nimi jakieś podjęcie ważnej decyzji, albo na przykład rozpoczynają nowy etap swojego życia. Dzisiaj jesteśmy świadkami nowego etapu w historii tego budynku, nowego etapu w życiu pracowników, tutaj wszystkich osób zaangażowanych w powstanie tego przedszkola.